Poland, a major entry point into the European Union from the east. Almost 3,500 kilometres of land and sea borders. Millions of people, vehicles and goods flowing in and out. Hidden amongst them, smugglers, tax evaders and those simply trying their luck. The customs officers from the Polish National Revenue Administration have one goal: to catch the lawbreakers by guarding the port, train and land routes. Border Control Poland, on the lookout 24/7. Medyka, in southeastern Poland, is a small village of 2,800 inhabitants and home to an extremely busy border crossing with Ukraine. Around 4.5 million travellers cross here every year. Customs officer Kazik is our man on duty today. On his agenda, checking out a classic Soviet beauty. Idziemy teraz odprawić samochód do kontroli szczegółowej. Bardzo stary samochód. Teraz to rarytas na przejściu, jeżeli chodzi o sam smak. This one is driven by a Ukrainian heading into Poland. Teraz taką Ladę zobaczyć na przejściu jest bardzo ciężko, dlatego że ich stan zazwyczaj był opłakany, jak nie karygodny, i to jest akurat dobrze zachowany samochód. Lada cars began manufacturing in the Soviet bloc in the 70s. Over 20 million Ladas were sold worldwide. Their competitive price and DIY-friendly mechanics made them popular back in the day. Panie kierowco, proszę wszystkie rzeczy powyciągać, które ma pan w samochodzie. Reklamówki, torby, rzeczy osobiste. An essential item for the driver's return trip to Ukraine is a set of scales. Żeby nie mieć problemów z tym, że u nich zostanie to zważone i nie przejdzie kontroli ichniejszej, większość szanujących się podróżnych ma posiada własną wagę. The driver isn't watching his weight, but his belongings. You can only bring 50 kilograms of luggage into Ukraine. Jak widać, zestawy, które tutaj są, też służą do naprawy tego samochodu, a sprzętów znaczna ilość jest potrzebna. Ile pan dał za tą Ladę? 420 dolarów. Auto z pozoru wygląda, no, leciwe, ale mając od 77 roku tyle lat, no to jest w bardzo dobrym stanie. And the car has a few tricks up its sleeve. Swego czasu bardzo wiele wyciągałem z nich papierosów, ponieważ dało się go przerabiać. Plastikowe nadkola, które obniżone, to jest dosyć głębokie, obniżone płaskie powodowało, że w tych miejscach były przewożone papierosy. I tutaj dosyć często zaglądamy poprzez bicie śrubokręta bądź w jakiś sposób dojścia do tego miejsca. False bottom wheel arches, hidden cavities in door frames and even the support beam has been hollowed out in an effort to get as much contraband as possible past customs. Tabelka pod siedzeniami, wzmacniająca, jest pusta. Ciężką rzeczą są nadkola, dlatego że bardzo dopasowane. W tym przypadku nie ma żadnej przeróbki znacznej, ponieważ takie głębokie jest nadkole. Dalej kontrolując, patrzę bok bagażnika. Znowu bardzo przydatna rzecz, lusterko rewizyjne. Especially one shaped like a giant dentist mirror to check every cavity. Something in the boot doesn't seem right. To za zbiornik paliwa? To nie jest oryginalny zbiornik. A gdzie, czemu tam miejsca nie ma ze spodu? Co tam masz pan na spodzie? Tu w dół kiedyś nowy zbiornik. Zapasku tam zrobić, bo tu miejsce zajmowane. I zrobisz do zapasku. Wie pan, że pan nie może tak jeździć? Za liczby nie można, ja się pytam. Nie można. U nas tylko i wyłącznie te, które przechodzą homologację. Ten nie posiada homologacji. This modified petrol tank might spell the end of the road for this classic Soviet-era car. Lada tego typu powinna mieć zbiornik kwadratowy podczepiony od spodu. Here, the driver has installed his own illegal petrol tank in the side of the car. Ile tu się mieści paliwa? 5,5 litra. Czyli to wystarczy, żeby objechać do Polski, zakupić towar i wrócić. Czy pan ma dychę swoją? The man is already on thin ice. But Kazik's next discovery pours even more fuel on the fire. To jest woda. Nie. Ale pan nie może tego przewodzić w takiej bańce. Tym bardziej pana trzeba wrócić na Ukrainę. Widzisz pan? With the man's hopes of entering Poland up in flames, Kazik doesn't give up looking for any illicit goods. Koło zapasowe, służące nie do zapasu, ale do tego, żeby tu zapakować towar. Hollowed out, ready to be loaded up with contraband. Zdarzały się przypadki papierosów wwożone do nas, ale to było 10 lat temu, 7 lat temu.
teraz to już jest zbyt rzadkie, zbyt oczywiste i funkcjonariusze są w pełni uświadomieni tego zdarzenia. To jest typowy samochód służbowy mrówczy do przemytu. Czy w tą, czy w drugą stronę, to zależy tylko od inwencji kierowcy. Ukraine has one of the cheapest prices for cigarettes on the continent. So smuggling them into Poland can turn a pretty profit for an enterprising individual with the right vehicle. Kierowca też ma to autko przygotowane do przewozu towaru na Ukrainę. Widać, w ogóle to się prawie nie trzyma, można odgiąć. The smugglers aim to make money on both legs of the journey. Akumulator też niezabezpieczony, powinien być przykręcony, nieruchomy. Every part of the car has been given the smuggler's makeover. No dzisiaj na pewno nie pojedzie do Polski. But the car is not in a roadworthy state. For the man and his Lada, this Polish road trip is over before it even begins. To, że stwierdziliśmy i mamy pewność, że kierowca będzie wycofany na Ukrainę, nie należy przerywać kontroli, dlatego że pan może mieć przemyt, o czym mógł pan nie powiedzieć. Proszę otwierać. The first aid box calls for further scrutiny. Bandages, plasters and dozens of pills. Either the man suffers from chronic headaches or he's trying to sneak something through. O nie, nie. Panie kierowco! Panie kierowco! That's a mighty stash. The man is going to have some serious explaining to do. Tutaj mamy niewiadomego pochodzenia środki farmaceutyczne, które do tej pory nie widziałem u podróżnych, którzy przewożą. Prawdopodobnie na potencję, dwa rodzaje. A to jest... Proszę. Głowy. Tak? To sprawdzimy, czy to jest od głowy. Jak to jest od głowy, panie kierowco, to panu zwrócimy. Dobrze? To proszę. Mówi. Nie powiedziałbym, że pan kierowca takie coś może mieć, ale zwykła apteczka ukrywać taki skarb. He's protesting his innocence. Ja nie mam prawa dla sobie tak uważać. Ale zaraz się dowiemy. Na dwoje. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Dłużej. But Kazik is not budging. Zaraz starszemu zmiany powiem, zobaczymy. Kazik is no expert in the matter. It's down to his superior to inspect the blister packs. Kierowniku zostało ujawnione w bagażu podróżnego w aptece towar niewiadomego pochodzenia w ilości 21 sztuk tego i 4 sztuki tego towaru i jakby można było sprawdzić i stwierdzić, czy to zajmujemy, czy kierowca może to przewozić. A quick search reveals the price of the medicine being smuggled. Tam takie specyfiki występują w obrocie handlowym, czyli można je zakupić. Cena taka jednostkowa za najmniejsze dostępne w handlu pakowanie, czyli jeden taki blister zajmujący 10 tabletek, to jest około 100 zł, powiedzmy. Czyli mamy 21 pakowań w tej chwili, no to mamy 2100 zł. That's about £400 worth of pills. To jest kwestia tak naprawdę różnicy cenowej między rynkiem na Ukrainie a w Europie, w Polsce, czy gdzieś w innych krajach północnoeuropejskich, gdzie po prostu takie leki byłyby dużo droższe. Medicine bought in Ukraine can fetch 25 times their value in some EU countries. The size of the stash is above the 5-pack maximum allowed for personal use. The officers have to assume they're intended for resale. Panie kierowco, wszystkie rzeczy, które tego, to proszę tutaj wejść się zapytać. To będzie pani wiedziała, panu wyjaśni, jak to sprawa wygląda, dobrze? The man's first aid box has been emptied of all 250 pills. Ale nie mam kasy na mandat. To wszystko tam pan zostanie poinformowany, dobrze? To jest w tym miejscu. Okej. Dziękuję. As tough as the man's situation might be, he broke the law. He will have to settle up before heading back to Ukraine.